W środę dziewczęta zdawały egzamin z wychowania fizycznego. Zdaniem obserwujących ich wysiłki oficerów wypadły dość dobrze. Trzy z nich marzą, by zostać dowódcami jednostek liniowych. Czwarta chce być minerem, a ostatnia zaś inżynierem budowy dróg i mostów. Stosuje się również inne testy, przykładowo dla chłopców rzut piłką lekarską 3-kilogramową, dla dziewcząt 2-kilogramową. Każde przejście dziewcząt przez teren szkoły wzbudza żywe reakcje męskich kandydatów. W tym roku o jedno miejsce w podchorążówce ubiegają się aż 4 osoby. Dobra, chodźcie, nie mam wstydu. Chcieliśmy właśnie się sprawdzić, tak jak koleżanka mówi, czy wytrzymamy po prostu. To jest dobry sprawdzian dla nas. Gdybym uważała, że moja kobiecość będzie mi przeszkadzała we wojsku, to bym wcale tutaj nie szła, tak mi się wydaje. Mam akurat, jestem z rodziny wojskowej. I jestem akurat taką osobą, która zawsze chciała iść od maleńkości do wojska. Zawsze mnie wojsko pociągało. W polskiej armii jest mniej niż 1% kobiet. Dla porównania w armii amerykańskiej co 13 żołnierz to kobieta. To, co kilka lat temu czy kilkanaście lat temu było zastrzeżone wyłącznie dla młodzieży męskiej, dzisiaj w całym świecie staje się ogólnodostępne dla kobiet. I dlatego to przyjmujemy z pełnym zrozumieniem. W armiach zachodnich kobiety spotyka się na tak wydawałoby się męskich stanowiskach, jak pilot śmigłowca Apache. Ta pani jest oficerem armii holenderskiej. W polskich siłach zbrojnych jest 200 kobiet. Pracują głównie w służbach medycznych i zaopatrzeniu.